Proszę Państwa, otwieram posiedzenie w drugim terminie, zebranie na wybór sołtysa z sołectwa Nadarzyn numer 1. Jeżeli wszyscy Państwo, nie wiem czy Państwo zapoznaliście się z porządkiem zebrania, ja przeczytam, bo będziemy porządek głosować. Jeżeli będą jakieś punkty, można zgłaszać, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do porządku. Otwarcie zebrania, co właśnie uczyniłam. Stwierdzenie kworum. W przypadku, jeśli nie ma, a nie ma na pewno, bo do tego, żeby było wymagane kworum, powinno być 525 osób, więc na pewno nie ma. No, ale tak jak już powiedziałam na wstępie, bez względu na ilość osób, drugie zebranie, wybór sołtysa i Rady Sołeckiej się odbywa bez względu na liczbę osób. Przyjęcie porządku zebrania i właśnie jesteśmy w tym punkcie, ale przeczytam do końca, jaki jest dalszy porządek. Sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej, wybór komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa, wybór Rady Sołeckiej, sprawy różne i wolne wnioski i zakończenie zebrania. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 4. Sprawozdanie sołtysa Rady Sołeckiej z kadencji, z działalności. Dzień dobry, witam Państwa na zebraniu sołeckim. No i spróbuję Państwu faktycznie przybliżyć nasze inwestycje, choć... Ale proszę Państwa, jeżeli Państwo się nie uciszycie, to naprawdę nie będzie słychać. Zacznę od kanalizacji. Skanalizowane zostały w tej czterolatce ulice. Akacjowa, Narcyzowa, Kalinowa, Wiosenna, Liliowa, Fiołkowa i Malwy. Z oświetlenia ulica Starowiejska, Pruszkowska, Akacjowa i Komorowska. Został również wybudowany skwer, park na NSM-ie. Został wybudowany chodnik przy ulicy Błońskiej. Został wybudowany szkolny park zabaw przy szkole podstawowej. Położony został odcinek asfaltu na ulicy Turystycznej. Zostało wykonane zadaszenie tarasu zewnętrznego oraz adaptacja pomieszczenia na Izbę Pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej. Został wykonany i opracowana dokumentacja projektowa o kosztorysowa ulicy Żółwińskiej i Szyszkowej na kanalizację. Została wybudowana siłownia zewnętrzna na terenie szkoły podstawowej. Corocznie są prowadzone roboty remontowe placówek oświatowych. Ponadto corocznie sukcesywnie do potrzeb są profilowane drogi usypywane tłuczniem kamiennym betonowym. Jest jeszcze dużo takich spraw jak dokumentacje projektowe, o których nie będę czytał, a dotyczą one kanalizacji, wodociągów i tak jak teraz z ostatnich może dni zostało też faktycznie tam jest na etapie przetargu. Kanalizacja i woda w ulicy Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej oraz kanalizacja w ulicy Babiego Lata. Proszę Państwa, do komisji skrutacyjnej wchodzą następujące osoby. Pani Jakubowska 74 głosy, pani Zalewska Katarzyna 70 głosów i pan Ryszard Zaleski 68. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na sołtysa. Pan Kucharski Eugeniusz, tak? Czy pan się zgadza? Tak. Marek Szymańczak. Czy pan Szymańczak jest i czy się zgadza? A, jest pan. Tak? Pan Marek Szymańczak, drugi kandydat. Grzegorz Buczak, ponieważ tutaj są podziały u nas. A kto to jest? Pan Grzegorz... A to pan sam się zgłasza? Tak. Proszę Państwa, już tak, startowałem w wyborach samorządowych. Poza podziałami byłem i przegrałem te wybory w okręgu wyborczym numer 2. Program mój wyborczy był szerszy, natomiast na dzień dzisiejszy, jako sołtys, tak sobie pomyślałem, i główne zadania, które sobie chcę zrealizować, to bezpieczeństwo w gminie. Ja nazwisko Szymańczak Marek, jestem rodowitym mieszkańcem gminy Nadarzyn, mam 56 lat. 56 lat.
proszę Państwa, mam wykształcenie zawodowe. Pracuję obecnie w firmie jako ślusarz i monter. A jeśli chodzi o... Bliżej mikrofon. O moją osobę. Ja czynny udział brałem przy pierwszych unieważnionych wyborach, dosyć wtedy na wójta i na radę. Byłem kandydatem na radnego, nawet z niezłym wynikiem. No a oczywiście, że nikt wtedy nie przeszedł z opozycji. To wszystko zależy od Państwa, jak chcecie, kto chce, żeby rządził w gminie i to jak głosujecie. Mieszkam w centrum Nadarzyna. Na wstępie chcę podziękować mieszkańcom, którzy czynnie uczestniczyli zawsze w wyborach. No już którąś kadencję jestem sołtysem faktycznie. Zaczynałem za naczelnika Dymury w Nadarzynie. Poza ulicą Mszczonowską, Błońską, Pruszkowską, no nic nie było. No MSN był w trakcie budowy. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej, począwszy od szkół, policji, ośrodka zdrowia, no niby mieliśmy, no ale można powiedzieć, były one, no jej. Każdy wie, jakie były. Myślę, że przez tą... kilka kadencji, faktycznie, no nie wiem, jakiś mój skromny udział faktycznie dla mój w tych inwestycjach był. Nadarzyn widzimy, jaki mamy. Może niektórzy powiedzą, że to były małe kroczki. Proszę Państwa, komisja skrutacyjna w składzie Natalia Jakubowska, Katarzyna Zalewska, Ryszard Zalewski stwierdzili, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania 2628 osób. Liczba mieszkańców uprawnionych obecnych na zebraniu 182 osoby. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy wzięli udział w głosowaniu 162 osoby. Głosów ważnych oddano 161, głosów nieważnych 1. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów. Pan Eugeniusz Kucharski 81 głosów. Pan Marek Szymańczak 74 głosy. Pan Grzegorz Buczak 6. W związku z powyższym komisja skrutacyjna stwierdza, że sołtysem sołectwa Nadarzyn został pan Eugeniusz Kucharski. Komisja skrutacyjna z głosowaniem tajnego przy wyborze Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim sołectwa Nadarzyn w dniu 11.03.2015 w składzie Natalia Jakubowska, Katarzyna Zalewska i Ryszard Zalewski stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki do głosowania. Na pana Tomasza Siwego 16 głosów oddano, na pana Roberta Hagowskiego 27, na pana Ryszarda Hagowskiego 11, na panią Annę Szabat 16, na pana Józefa Badowskiego 10 i na pana Sylwestra Zawiślaka 22 głosy. Komisja stwierdza, że do Rady Sołeckiej weszły pan Robert Hagowski z ilością głosów 27. Tak. I pan Sylwester Zawiślak z ilością głosów 22. I komisja stwierdza, że konieczna jest dogrywka między panem Tomaszem Siwym i panią Anną Szabat. Tomasz Siwa 22 głosy, pani Anna Szabat 12. W związku z powyższym komisja skrutacyjna stwierdza, że w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Nadarzyn wchodzi pan Tomasz Siwa. Doskonale, gratulujemy.